Cześć, witajcie kochani. Dziś recenzja, długo wyczekiwana recenzja Xiaomi Mi 11 Ultra. Wiem, że kazałem Wam czekać na nią dosyć długo, ale wiecie, to nie jest telefon oczywisty. To jest jeden z najdroższych smartfonów na rynku. Jest to chyba drugi albo trzeci od góry najdroższy Xiaomi w historii, bo wyżej to była tylko Alfa i składak. Ale jednocześnie nie jest to telefon całkowicie pozbawiony niedociągnięć. Jest to genialny sprzęt, ale czasami budzi w nas mieszane odczucia. Nim opowiem Wam o telefonie, szybki rzut oka na zestaw. W zestawie całkiem fajnie, bo mamy pokaźną, ale za to 67-watową ładowarkę, bardzo szybką. Mamy też silikonowy pokrowiec, a dodatkowo jeszcze telefon ma fabrycznie naklejoną folię ochronną. Jest ona marna, dosyć szybko się rysuje, dosyć szybko się wyciera, ale jej zbyt szybkie usunięcie bywa błędem, tak jak na przykład w moim przypadku. O tym, co się stało, to opowiem Wam za chwilę, a na początek po prostu obejrzyjmy smartfon. Mi 11 Ultra to telefon, który bez wątpienia się wyróżnia. Z przodu mamy bardzo ładny, duży, prawie bezramkowy wyświetlacz z niewielkim tylko otworkiem na aparat do selfie. Do tego zaokrąglone brzegi, co może nie każdy lubi, ale z pewnością wygląda efektownie. Fajna, płasko ścięta górna i dolna ścianka. Przyciski położone tam, gdzie trzeba. I ogromna oprawka aparatu na tyle obudowy. Na początku trochę odstraszała mnie od tego telefonu, ale z czasem przyzwyczaiłem się do niej, a powiem Wam szczerze, że nawet ją polubiłem. Dlaczego? Bo po pierwsze, kiedy trzymamy telefon, mamy tutaj takie fajne podparcie, takie naturalne podparcie do palca. Ponadto, kiedy kładziemy telefon na płaską powierzchnię, on nam się nie kiwa na którąś stronę, bo oprawka zajmuje praktycznie całą szerokość obudowy. No i oczywiście dodatkowy wyświetlaczek już jako, powiedzmy, taki, nazwijmy to, bonus. Czyli ogólnie wygląd telefonu naprawdę bardzo mi się podoba, ale jedna rzecz mi się nie podoba. To, jak szybko on się brudzi. Tył błyskawicznie zbiera ślady paluchów, dosłownie momentalnie, żeby wyglądał ładnie, trzeba go wycierać co chwilę. Po drugie, wokół oprawki aparatu, która jednak no, dość solidnie wystaje, zbierają się paproszki, zbiera się kurz. Pokrowiec częściowo niweluje ten problem, ale ja wiem, czy mi się chce chować ten telefon. Jeżeli chodzi o, nazwijmy to, poręczność urządzenia, trzeba przyznać, że Mi 11 Ultra jest dosyć spory i nie należy też do najlżejszych smartfonów. Ale przypomnę, dzięki tej wystającej oprawce trzymanie go jest całkiem wygodne. Czytnik linii papilarnych również jest położony w na tyle wygodnym miejscu, że łatwo do niego sięgnąć. Także pod względem ergonomii raczej większych zarzutów tutaj nie będę kierował. Pochwalę natomiast to, że obudowa jest wodoszczelna. No ale cóż mi po tym, jak w moim egzemplarzu przestała być. Wiecie, jak to powstało? Nie uwierzycie. Puknąłem podczas nagrywania materiału telefonem o telefon. Lekko, naprawdę lekko i się zdziwiłem. Szkoda. Także jeżeli kupicie ten smartfon, to proponuję, zostawcie jak najdłużej tą firmową folię ochronną, nawet jak będzie wyglądała kiepsko, a potem poszukajcie czegoś porządnego, a to nie będzie łatwe, bo ekran ma wszystkie cztery krawędzie zaokrąglone. On tak przypomina taki trochę menisk z wody. Każda krawędź jest zaoblona, co z jednej strony wygląda przegenialnie, z drugiej niestety naraża dosyć mocno ten wyświetlacz na uszkodzenia, bo ten brzeg jednak wystaje i jest pierwszym elementem, który obrywa w razie uderzenia czy upadku, a naklejenie, zdobycie na taki ekran porządnie dopasowanego szkiełka czy folii, myślę, że jest niełatwym zadaniem. No i niestety po tym przykrym zdarzeniu moje gorące uczucia, jakie żywiłem do tego telefonu, troszeczkę osłabły. A szkoda, bo ekran, wyświetlacz sam w sobie jest po prostu tutaj przegenialny, przezacny, naprawdę. Jasność jest po prostu niezrównana. Ten telefon jest idealny do użytkowania w słoneczne dni. Kolory super, mogą być intensywne, nawet przesłodzone, albo naturalne, albo wręcz przygaszone. Zależy, jak sobie to ustawicie w menu. W menu możecie też sobie ustawić częstotliwość odświeżania obrazu. Może być 120 Hz, ale wcale nie musi, może być mniej, jak tam sobie chcecie, czy wolicie oszczędzać baterię, czy Wam na tym nie zależy. Jak chcecie mieć super płynny obraz, no to dajecie na 120. Generalnie macie wybór i oczywiście macie top możliwości. Już nie wspomnę o wysokiej rozdzielczości, bo to już jest tylko taka wisieneczka na torcie. Ten ekran jest po prostu mega wyraźny, mega jasny. Kąty czytelności też są genialne. O tym, że jest tu HDR, tryb czytania, to ja już chyba nie muszę wspominać, bo to jest po prostu oczywiste. No i oczywiście dwa słowa jeszcze o dodatkowym ekraniku na tyle. Podobno pochodzi z Mi Banda. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo faktycznie tak wygląda. Jest dosyć długi, a wąski.
No i oczywiście ma mniejszą jasność, gorsze kąty czytelności niż ten główny, no ale to jest jakby oczywiste. W roli pomocniczego ekraniku sprawdza się to nad podziw dobrze. Najważniejsze, że nie musimy podnosić leżącego ekranu w dół smartfonu, by sprawdzić powiadomienia, czy na przykład odrzucić sobie połączenie, czy podejrzeć, kto do nas napisał SMS-a itd., itd. Można ten wyświetlacz użyć również do wykadrowania selfie z tylnego aparatu. No niewiele tam zobaczycie, ale przynajmniej zobaczycie, czy wszyscy się zmieścili w kadrze. Zapytacie się mnie, czy ten ekranik jest potrzebny. Wiecie co? Da się bez niego żyć, ale fajnie jak już jest. Jest to dodatkowy bajer w tym smartfonie i chyba o to głównie chodziło. A czy interfejs Mi 11 Ultra jest tak samo zachwycający jak chociażby wyświetlacz? No to zależy co lubicie. Jak jesteście zwolennikami gołego czy siutkiego Androida, no to w MIUI możecie się trochę poczuć na początku zagubieni. Ale z kolei jak lubicie sobie podubać, to ten interfejs Wam przypadnie do gustu. W mojej ocenie w tym interfejsie mamy wszystko, czego potrzebujemy i co ja osobiście lubię. Począwszy od aplikacji do przesyłu danych ze starego telefonu, poprzez możliwość nawigowania gestami, ciemny tryb, czy bardzo mocno rozbudowany, mocno konfigurowalny Always On Display. Tak nawiasem mówiąc, Always On Display na tylnym ekranie też jest, tylko trzeba w niego stuknąć. W MIUI oczywiście mamy wybór, czy używamy trybu z zasobnikiem, czy trybu płaskiego, natomiast nie mamy zbyt wielu ponadstandardowych aplikacji. Generalnie te, które są, to przeważnie są i tak przez nas pobierane, bo mamy chociażby Facebooka, czy tam Booking, czy LinkedIn. No, zależy czego kto używa, ale jak nie używamy, to daje się je oczywiście usunąć. Xiaomi dokłada też własny odtwarzacz, galerię zdjęć, czy menedżer plików. Wszystko to jest funkcjonalne i estetyczne, ale o MIUI już tyle razy opowiadałem, że chyba nie ma sensu, żebym Wam teraz jeszcze przynudzał. Odsyłam do wcześniejszych recenzji telefonów Xiaomi. Generalnie tutaj nie ma żadnych rewolucji, jest po prostu ewolucja tego interfejsu. Wiadomo, w przypadku Mi 11 Ultra interfejs różni się dodatkowo od standardowego opcjami związanymi z tym niewielkim wyświetlaczykiem, tylko moim zdaniem trochę niepotrzebnie je schowano na samym dole opcji wyświetlacza w ustawieniach. No i muszę w końcu wypunktować jedną spadek Xiaomi, która już mi dokuczała w przypadku poprzedniej modeli. Nie jest to oczywiście nic strasznie upierdliwego, ale jednak troszeczkę zaczyna mnie to irytować, ponieważ w trybie ciemnym niektóre aplikacje nie przełączają ikonek i również są one wyświetlane na, powiedzmy, w kolorze ciemnoszarym. Mało to czytelne, powinni to moim zdaniem poprawić, ikonki powinny być białe. Komunikacyjno-dźwiękowa strona również wzbudziła we mnie dosyć mieszane uczucia. Zacznę oczywiście od tego, co jest dobre. Jakość dźwięku generowana przez głośniki podpisane przez Harman Kardon jest naprawdę znakomita. Oczywiście jak na głośniki smartfonu. Są umieszczone prawie symetrycznie na płasko ściętych, krótszych bokach obudowy. Czasem trzeba uważać, żeby ich nie zasłonić, kiedy trzymamy telefon poziomo, ale za to grają tak czysto i tak głośno, jak tylko może grać taki malutki głośniczek zamontowany w obudowie telefonu. Z całą pewnością nadają się do słuchania czegoś więcej niż tylko głos naszego rozmówcy, czy ewentualnie dźwięki z gierki. Jak już o połączeniach głosowych powiedziałem, no to ich jakość jest po prostu znakomita, a smartfon nie ma problemu z utrzymywaniem, czy szukaniem zasięgu sieci, nie ma też problemu przy współpracy z routerami Wi-Fi, czy akcesoriami Bluetooth. NFC oczywiście też jest i też robi swoje, podobnie jak GPS. No jeszcze mamy w smartfonie zamontowany nadajnik podczerwieni, który w połączeniu z aplikacją Mi Pilot czyni z tego telefonu po prostu uniwersalnego pilota, czy to do urządzeń audiowizualnych, czy nawet do klimatyzacji, czy czegokolwiek innego, co jest sterowane pod czerwienią. A co mi się nie podoba? Przede wszystkim działanie czujnika zbliżeniowego. No irytuje mnie skubaniec i tyle. Ja bardzo często rozmawiam, trzymając telefon przy uchu w ten sposób, a czujnik wtedy po prostu nie wygasza ekranu. Nie, bo nie i już. I wiele razy zdarzyło mi się, że przypadkiem zawiesiłem połączenie uchem czy tam polikiem. Strasznie tego nie lubię. Podobnie jak nie lubię, kiedy telefon nie ma mini jacka. A niestety Xiaomi, przynajmniej do mojego egzemplarza, nie dodało żadnej przejścióweczki na USB-C. Słuchawek oczywiście w zestawie też nie dodali. Nie wkurzyły mnie natomiast zabezpieczenia tego telefonu. Wspomniałem już, że czytnik linii papilarnych jest położony tam, gdzie powinien być położony. I dodam jeszcze teraz, że działa całkiem przyzwoicie, całkiem szybko i całkiem pewnie. Jest to czytnik z gatunku tych nieirytujących mnie, chociaż zaznaczę to kolejny raz, nie przepadam prywatnie osobiście za czytnikami schowanymi pod ekranem. Wolę klasyczny. W Mi 11 Ultra mamy też oczywiście układ rozpoznawania twarzy.
Działa całkiem dobrze, chociaż w zupełnej ciemności może być lipa, bo nie ma tutaj opcji podświetlenia twarzy rozbłyskiem ekranu, więc gdy jest zupełnie ciemno, no to będzie problem z rozpoznaniem nas. Ale jak już jest trochę światła, to działa to całkiem dobrze. Można dodać drugą twarz do rozpoznawania, także czy to twarz w maseczce, czy osoba, której bezgranicznie ufamy, może również uzyskiwać dostęp do naszego telefonu za pomocą rozpoznawania pysia. Jeżeli chodzi o wydajność Xiaomi Mi 11 Ultra, to jest po prostu przegenialna. To jeden z najwydajniejszych smartfonów na rynku i basta. Cieszy stabilną, cieszy błyskawiczną pracą, w benchmarkach także bryluje, ale tu już się zaczynają powoli robić jaja. Telefon zapędzony do wytężonej pracy, czyli kilka cykli benchmarków następujących jeden po drugim, niestety dosyć mocno zaczyna się nagrzewać. Co prawda w moich amatorskich, przyznaję, pomiarach za pomocą kamery termowizyjnej nie dobił do 50 stopni, czyli tej granicy powiedzmy przyzwoitości. Niemniej zdarzyło mu się na przykład przerwać benchmark z powodu nadmiernego wzrostu temperatury i dla bezpieczeństwa telefon stwierdził, że ograniczy wykorzystanie zasobu. Prawdopodobnie jest tu jakiś problem z odprowadzeniem ciepła, bo generalnie jeżeli chodzi o moc, no to tej nie brakuje. Mamy Snapdragon 888 i 12 giga szybkiego RAMu, także tu raczej nie powinno być problemów. I słuchajcie, generalnie na co dzień nie ma ich i nie będzie. Ja to zauważyłem tylko w przypadku benchmarku, więc możliwe, że po prostu benchmarki wykorzystują zasoby Mi 11 Ultra w taki sposób, że zaczyna on się zbyt mocno nagrzewać, bo przy grach no też się nagrzewa, ale nie już w tak drastycznie wyczuwalny sposób. Wspomniałem, że generalnie wydajność jest genialna i ten telefon przez większość czasu Was nie zawiedzie, ani specjalnie Was nie ogrzeje. Niemniej, czasem pojawiają się jakieś dziwne przycinki. W moim przypadku zauważyłem je podczas nagrywania filmów. Nie wiem, z czego to wynika, bo raczej chyba nie z braku mocy, szczególnie, że nagrywałem chociażby w Full HD i też to się działo, tylko z jakichś problemów z oprogramowaniem. Telefon w międzyczasie, bo testowałem go dosyć długo, był aktualizowany, no ale na razie nic się jeszcze nie zmieniło. Możliwe, że w końcu poprawią coś. Natomiast żadna aktualizacja nie wyeliminuje tego, że pamięci nie powiększycie. Macie te 256 giga, które tu zamontowano. Oczywiście jest to szybka pamięć. No ale co z tego, jak w pewnym momencie może nam jej braknąć, szczególnie, że jest to smartfon z gatunku tych naprawdę wypasionych, zachęcających do nagrywania ogromnej ilości filmów, ogromnej ilości zdjęć robienia, przechowania w nim ogromnej ilości muzyki, gier i tak dalej. No jest to kombajn. I taki kombajn moim zdaniem powinien mieć albo możliwość rozbudowy pamięci, chociażby na te mniej istotne pliki, gdzie prędkość dostępu do nich nie jest dla nas krytyczna, ale jednak chcemy je mieć przy sobie, albo po prostu powinien mieć zamontowany większy nośnik, dajmy na to 512 giga. Z kolei na akumulator nie mam najmniejszego zamiaru narzekać. 5000 mAh, powiecie, że w takim kombajnie mogłoby być więcej. No pewnie, żeby mogło, ale pewnie wtedy by był grubszy i cięższy. Mnie to wystarcza. Wierzcie mi lub nie, ale ta bateria jest w stanie utrzymać ten telefon przez cały dzień bez konieczności przechodzenia na różnego rodzaju kompromisy typu ograniczenie odświeżania ekranu, czy rozdzielczości, czy podświetlenia itd., itd. Jak już się zdecydujecie na wyrzeczenia, no to 2 dni dociągnie, a ja wypróbowałem, że tak bardzo, 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 podkreślam, oszczędnie użytkowany ten telefon wytrzymał nawet i 3 dni. No ale z drugiej strony, po co my się mamy ograniczać, jak mamy 67-watową szybką ładowarkę, która napełni tą baterię w nieco ponad pół godziny? Wiadomo, że nigdy i tak nie rozładujemy akumulatora od zera, tylko go doładowujemy tam od jakichś 10-15-20%. Zatem spokojnie możecie liczyć, że pół godziny i bateria pełna. Możecie też ładować indukcyjnie niemal tak samo szybko jak przewodowo. Ja niestety aż tak szybkiej ładowarki nie mam do dyspozycji, a taką zwykłą, no to ładuje się już raczej zdecydowanie wolniej. Możecie sobie na przykład na noc odłożyć na ładowarkę indukcyjną i spoko. Jest też oczywiście tutaj ładowanie zwrotne, czyli możecie sobie z tego telefonu doładować, dajmy na to, słuchaweczki, o ile obsługują oczywiście ładowanie bezprzewodowe. Dla tych, którzy lubią cyferki, to dodam, że czas pracy z włączonym ekranem to między 4 a 6 godzin, zależnie od scenariusza użytkowania. No i to specjalnie nie zauważyłem, by przełączenie częstotliwości odświeżania ekranu na niższą powodowało jakieś drastyczne wydłużenie czasu działania telefonu. No i pora na najważniejsze, czyli parę słów o aparacie fotograficznym, bo jest on naprawdę tutaj mocno, mocno wypasiony i rozbudowany. Podstawę głównego aparatu stanowi 50-megapikselowa matryca GN2 z dużymi pikselami, a do tego mam jeszcze dwa aparaty Sony IMX586 z matrycami 48 megapikseli. To są aparaty,
aparaty z obiektywem szerokokątnym oraz z teleobiektywem o budowie peryskopowej pozwalającej na uzyskanie pięciokrotnego zbliżenia bezstratnego, hybrydowego dziesięciokrotnego oraz cyfrowego 120-krotnego. No i do kompleciku mamy jeszcze 20-megowy aparat do selfie. Opowiadając o zdjęciach, przede wszystkim skupię się na tym właśnie super hiper zoomie. 120 razy to, bądźmy szczerzy, marketingowy chwyt i tak naprawdę główną funkcją tego 120-krotnego cyfrowego zoomu według mnie jest, powiedzmy, lornetka. Możemy sobie przybliżyć jakiś znak z oddali, żeby przeczytać, co tam napisano. Możemy podejrzeć ewentualnie, kto do nas macha, jeżeli, powiedzmy, odległość jest w miarę rozsądna. Natomiast po to, żeby fotografować i uwieczniać ku pamięci jakieś odległe przedmioty, no to już niekoniecznie. Natomiast ten zoom, powiedzmy, nawet na upartego do 20 razy jest całkiem dobry, a do 10 to jest po prostu świetny. Więc mamy tu naprawdę już spore przybliżenie. Mamy dobrą jakość, ale nie dajcie się złapać na te 120 razy po prostu. No ogólnie zdjęcia dzienne są po prostu świetne i tu w zasadzie nie ma o czym mówić. Chociaż rzeczywiście da się odróżnić fotki robione aparatem głównym oraz szerokokątnym. Szczególnie, że szerokokątny zostawia po sobie taki charakterystyczny ślad w postaci typowej dla tego rodzaju obiektywów deformacji obrazu. Ustępuje on nieco jasnością głównemu obiektywowi, ale to dopiero zauważymy już, kiedy na planie fotografowanym będzie mniej światła, czyli na przykład przy zachodzie słońca, czy tam już, powiedzmy, na początku zmroku. Z drugiej strony szerokokątny obiektyw można pochwalić za naprawdę szeroki kąt widzenia, 128 stopni. W słoneczne dni, przy, powiedzmy, typowym oświetleniu, wszystkie trzy obiektywy zapewnią porównywalną jakość zdjęć i zbliżone kolory, natomiast różnice dostrzeżemy dopiero po zmroku, ale jest to w sumie oczywiste. Zdjęcia makro powierzono tutaj aparatowi szerokokątnemu i myślę, że nie był to do końca dobry pomysł, ponieważ jednak korzystanie z tego aparatu wymaga zachowania pewnego dystansu od fotografowanego obiektu po to, żeby złapać ostrość, a tu chyba akurat nie o to chodzi. Mogę natomiast pochwalić wbudowany w aparat tryb księżycowy. Rozmywanie tła również działa przyzwoicie. Także generalnie mamy możliwości raczej specjalnie nie odbiegające od tego, co oferują inne flagowce. Selfiaki też są w porządku. Jedyne, co może wkurzyć, to to, że domyślnie mamy włączone odwracanie obrazu i zdjęcia zapisywane są odwrotnie w odbiciu lustrzanym, no ale to można oczywiście momentalnie sobie przełączyć w menu i problem załatwiony. Do selfiaków nie ma się co przyczepiać. Do filmów w zasadzie też. Poza tym, że jak wspomniałem już, no widzimy jakieś drobne przycięcia płynności obrazu, ale na pocieszenie filmy są ostre, pełne kolorów z przyzwoicie zapisanym dźwiękiem. Jedyne co, no to te zaburzenia płynności mogą irytować, ale kompletnie to nie jest związane ani z rozdzielczością, w jakiej nagrywamy, ani ilością klatek, ani trybem zapisu, z niczym. Kompletnie z niczym, to występuje zupełnie randomowo. Podobnie jak randomowo występują dziwne przejaśnienia obrazu przy zapisie HDR. Co jakiś czas spada nam jakaś przejaskrawiona klatka. No niestety widać tu wyraźne zmiany jasności obrazu, także ten filmowy HDR, no to już powiedzmy taki sobie. Zatem jeżeli chodzi o możliwości filmowe, to są całkiem niezłe, ale od takiego hiperflagowca to już jednak oczekiwałbym więcej. I pewnie teraz chcielibyście ode mnie usłyszeć, czy warto kupić Xiaomi Mi 11 Ultra, czy raczej należy go unikać. No nie usłyszycie. Z jednej strony jest to smartfon imponujący, porywający i zachwycający, z drugiej ma kilka niedociągnięć, które moim zdaniem trochę nie przystoją do jego klasy. Mamy niebanalny wygląd, świetny wyświetlacz, doskonałe aparaty fotograficzne, niesamowitą wydajność, świetne głośniki stereo, pilota podczerwieni i naprawdę dosyć wygodny interfejs. Akumulator i prędkość jego ładowania również nie dają powodów do narzekania, ale trzeba pamiętać, że ten telefon niestety niekiedy potrafi się zbyt mocno rozgrzać. W filmach czasem pojawią się przycinki, a 120-krotny zoom to po prostu tylko marketingowy bajer. Jak zwykle ponarzekam jeszcze na brak miejsca na karty microSD oraz gniazda mini jack, no ale powiedzmy, że ich brak staje się powoli smutnym, flagowym standardem. No i mam pewne wątpliwości co do wytrzymałości szkła Gorilla Glass Victus. Mocno podszyte osobistymi doświadczeniami, zaznaczam. Czy ja bym kupił ten telefon za niemal 5700 zł? Gdybym już miał zamiar wydawać tak abstrakcyjną kwotę na smartfon, to na pewno ten telefon byłby na mojej shortliście, na bardzo krótkiej liście telefonów do wyboru i widzę na niej tylko trzy modele, które mogłyby godnie konkurować z tym. I pewnie wszystko na koniec rozbiłoby się o cenę, pamiętając o plusach i minusach tego urządzenia, które wymieniłem, no i oczywiście o plusach i minusach konkurentów.
Jedno muszę przyznać. Xiaomi Mi 11 Ultra używałem bardzo długo, ze sporą dozą przyjemności i był to telefon, który wzbudzał we mnie naprawdę spore emocje i jego testowanie przysporzyło mi wiele radości. Więc może i Wam również przysporzy, jeśli tylko będziecie mogli sobie na niego pozwolić. I życząc Wam szczerze tego, abyście mogli kupować tylko i wyłącznie te najdroższe smartfony, żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście na kolejne produkcje. Do zobaczenia. Cześć.